Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, MC, a to przed wami kolejny odcinek z gry Serious Sam 4, poziom 12, panie i panowie, w Carcassonne. W poprzednim odcinku Viva la Resistance, poziom niesamowity, poziom naprawdę ciekawy. Przede wszystkim poznaliśmy Charlie'ego, przyjaznego arachnoida, z którym walczyliśmy z przeciwnikami i zobaczymy, jak to się daje, bo to, że dodaliśmy do zamku. Charlie niestety, walcząc z samolotem, rozwalił most i nie mogli się... Ruch oporu nie musi do nas zostać i sam Charlie, więc zostajemy sami w Carcassonne. Carter, is that you? Sam, can you hear me? Carter. Yes. Hello? Hello? Sam? I don't think he can hear me. Well, that went nowhere. Okej, jesteśmy w Carcassonne i mamy harpie. Shit. Okej, mamy tutaj coś na górze. Wygląda to chyba, że żebym tu wejść. Oh shit, dobra, harpie się rzuciły na nas, nie dobrze. Dobra, spadowa. Ja nie lubię harpie ogólnie w Serious Samie. Dobra, padły, spoko. W ogóle to ma sens, bo wiecie, jak są, na przykład były w wyższych opowieściach były wieże dzwonnicze, nie? I zawsze były właśnie jakieś ptaszyska, czy jakieś takie orły, sępy, coś tego typu. Tu możemy zejść, to jest ciekawe, bo musimy iść. W którą stronę musimy iść? Musimy iść tam, musimy znaleźć wejście. I możemy to zrobić na dwa sposoby tak naprawdę. Okej, okay, chodźmy tędy. Zobaczymy, co tu znajdziemy. Nie wiem, z czym iść tak naprawdę. Pójdę sobie z dwoma szczypami na razie. Na spokojnie. Kolejny odcinek. Jestem od razu... ogólnie dzisiaj jestem po kąpieli i jestem od razu po robocie, po nocce. Więc nagrałem to rano, nagrałem to od razu po kąpieli. Przecież to trochę grę, żeby siebie słyszeć. Więc jest ciekawie, moim zdaniem. Update był, nie wiem, czy widzieliście update. Jeżeli nie widzieliście update, to zalecam obejrzeć, bo tam jest dużo fajnych informacji i dużo ważnych informacji związanych z osobą moją. A wiem, że ta seria ma więcej wyświetlenia niż update, też zachęcam do obejrzenia update'u. Proszę bardzo, granaty plus 4 do naszej strzelby jednej pojedynczej. Widzicie, co granaty znikają, jak wybieramy dwie. Co jest dziwne, bo no oba mamy granaty, jak widzicie na dole. Ok, to nic nie było. Co my tu znajdziemy? Gra bardzo ładnie działa, trzeba przyznać. Oby tak działa cały poziom, bo wygląda fajnie. Siema. O, tu jeszcze był, nie zauważyłem ich. Au, dostałem od Harpy. Napadła. Gdzieś tu jeszcze u góry na poleciła, czy mi się zdawało? Może mi się zdawało. Się zablokowała jedna Harpia. Teraz, dobra. Cyk, dobra, udało się. Ja wiedziałem, że jeszcze jedna jest. Dobra, coś jeszcze? Nie, no w porządku. O, panie i panowie, nadchodzi naprawdę koniec Serious Sama. Czwórki. Nie wiem, co o tym myśleć. Jestem... dziwne życie mam, w sensie, chciałbym tę grę grać... W Serious Sama chciałbym grać nowe poziomy wiecznie. Naprawdę. Ja tak bardzo kocham tą grę. I kocham tą serię. Jedna z serii, które naprawdę polubiłem. Która była ze mną od małego, więc... Rozumiecie, jakie to ma dla mnie znaczenie, nie? Nie, to nie ma sensu trochę ciebie zużywać. Delituję nawet, okej. Ale jest to załatwione, to jest najważniejsze. Serious Sam po prostu... O, proszę bardzo, sekret tutaj jest schowany, czy mi się zdaje? Chcę się wypowiedzieć, że nie mogę. Serce zostało tutaj schowane, wow, okej. Tutaj nie wiem, jak go użyć. Wiecie co, pierwszy raz wejdę w klawiatura i mysz. Konfiguruj klawisze. Ja to muszę zobaczyć wszystko. Koło uzbrojenia, bla bla, modyfikator wyboru broni, to ja wiem. Gadżetów X, nety X, przenosa tę broń. Bla bla, czy jest serce napisane gdziekolwiek? Nie wiem, możliwe, że nie. Pokażę drogę C, to ja wiem. A tak wręcz E. Okej. Okay. Po prostu, a, kiedy mam po prostu X, ja mam gadżet, spoko, bardzo fajnie. Czy mogę wybrać serce? Nie mogę wybrać serca, nie mam pojęcia, jak go wybrać. Absolutnie nie mam pojęcia, jak wybrać serca. Bo nie mogę, wiecie, nim przewinąć, nie mogę tu nigdzie. Jeszcze raz. Jeszcze raz, bo ja to naprawdę muszę to znaleźć. Irytuje mnie to. Strzał dodatkowy, okej, okay, na przykład granat w tym, okej, okay, spoko. Metrixa F, bla bla, wybór gadżetów. Identyfikator wyboru broni. Okółkiem można też chyba przytrzymać, spoko. Przeładuj, lewy sprint, bla bla. Pole broni.
Okej. Aktywuj konsolę. Aktywuj konsolę. Dobra, nic się chyba nie dowiedziałem tak naprawdę. Kompletnie. A co jeżeli nie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nie ma nic dalej. Nie mam pojęcia, wybrać serce. Może mi ktoś pomóc w komentarzach, byłoby naprawdę super. Siema panowie. O, nasi ogniści przyjaciele tutaj są, my widzicie. O, jeszcze wybuchowi. Tylko tego wybuchowego nie widzę. Oj, 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 niedobrze. Tamy rzeczy sobie zbierzemy od razu. A o, tam jest sekret, teraz się wrócimy tam w takim razie. O, nie wiem, to właśnie zawsze jak jest duża grupa, czy po prostu więcej, albo zunitowana grupa bezgłowych, to jest, to się, to gra się wykrzacza, krótko mówiąc. To jest ciekawe. Gdzie są ci bombiarze? Can someone tell me, please? Please tell me. Gdzie oni są? Ja potem nie wiem. Widzę cień, a nie widzę jego. A tutaj jesteś. Tu jest po drugiej stronie, tak? Dobra. Wszystko jasne. Wyjaśnieni. Dobra. Ja to widziałem sekret, także wrócimy się po niego jak najbardziej. Pam, pam, pam. Ale zobaczcie, kiedy widok jest po prostu przepiękny. Wiesz, że tam za tym miastem jest pusto. Ale samo ułożenie tej gry jest naprawdę ładne. Bardzo mi się podoba. Wiadomo, Sirius tam zawsze był taką grę, gdzie poza granicami jest pusto, żeby jak najmniej grę obciążać. A nie można go winić, nie można go winić. Każdy ma na gry, wiecie, swoje rozwiązanie, swoje patenty. Także nie można twórców winić pod żadnym pozorem. To jest wejście jakieś na górę tego. Czy ja muszę to faktycznie sparkurować jakoś? Mogę tutaj wejść po tej kamieni na przykład? Nie, nie mogę tutaj tej kamieni. A nie, przepraszam, mogę? Gdzieś tutaj bym mogłem coś, ale nie mam pojęcia, jak dostać się na górę. Podejrzana sprawa. Nie, nie mam żadnego pojęcia, jak tu się dostać. To jest... Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nie, 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 nie. I refuse, nie. Dobrze, nie spadaj mi na dół. Nie no, pominiemy chyba to, skoro nie jestem w stanie tego zebrać niestety. Starza się, a jestem wątpię, żebym mógł to na przykład, wiecie, rozwalić. No właśnie. Więc, no niestety. To rozwaliłem, ale to mi kompletnie nie zjadało. Po tych pomnikach raczej się nie da wejść, więc odpuszczę sobie, nie mam pojęcia, jak tam wejść. Ale przynajmniej wiem, że jakiś fuck sekret tam jest. Tym, że nie zostałem obejrzeń, byłaby trochę lipa. Jakbym chciał sobie gadżet wybrać w takim razie na moje kółeczko na szybko. A wiecie co? Spróbujmy holo przynętę rzucić chociaż raz. Jeszcze w tym let's playu. Chyba im bardziej się tam zbliżam, tym bardziej mi galaguje, co nie wyży nic dobrego w żadnym wypadku. To wyży dużą ilością przeciwników. I nie wiem, czy to dobrze. Nie chcę umrzeć. To my jeszcze życie. Super, a tu wchodziliśmy wcześniej. God damn it. Tak łatwo z tych murów tutaj spaść. Okej, idziemy dalej. Przeszliśmy przez bramę. Piloting black helicopters. Oh, well, you see, after the Illuminati sent Lizard Stanley Kubrick into space to fake the second moon landing, the Knights Templar came up with a plan. Okay, niech sobie są ciekawe, bo oni. Wydaje mi się, że Carter albo jest tak wyuczony na temat wszystkiego, albo udaje, żeby być cool. Nie mam pojęcia. A po prostu jest szczujnięty. Ktoś musi być, prawda? To ktoś musi być w ekipie. Tym szalonym i tym głupim, tym wariatem. Dobra, Carter też może omówić same mądre rzeczy. Ja się na tym nie znam, krótko mówiąc, więc nie jestem w stanie potwierdzić, czy tak, czy nie. Stand United for Earth. O, Jones. Jones zaś tylko umaj, nikt więcej. I Kenny, oczywiście. Okej, okay. A jak no i czerwony, my się cofamy. A tam patrzę, to mi laguje, jak tutaj gdzieś są przeciwnicy, to nie. Ciekawe. Okej, chciałem więcej przeciwników, to mam, co? Masz i masz. A wy? Po kolei. Oj, próbują mnie flankować, nie wiem czy widzicie. Próbują mnie od boku zachodzić, ale taki dziwny schemat po prostu biegania mają. Jedno z dwóch. I zajebiście poszło. Tam jeszcze widziałem, czy widzieliście, jakie to dookoła
kamikaze latała. To mi się zdaje, że to była rakieta z tej broni. Ciekawe. Słyszę przeciwników. Tak myślę. Będzie Jacka. Na pewno. Pozbieramy co możemy. Mam naszego Bidigana kochanego oczywiście, którego muszę oszczędzać. Jak najbardziej. Idziemy coraz wyżej. Jak pamiętacie, to jest cytadela, zamek, katedra, tak to wygląda, tam jest sekret w ogóle. I jak pamiętacie, w Siriusie drugim starciu ostatnim poziomie była wielka katedra, gdzie walczyliśmy z bossem, właśnie, który był magikiem, co jest ciekawe. No dobra, gadu gadu, ale ja bym chciał się bardzo dowiedzieć, jak tu się dostać, bo we like secrets, we like secrets, so I would love to get it. So, po prostu tak. Spoko. Gadżet odnaleziono. Mamy, normalna kitica. Fajnie, spoko. Nie mam mojej modyfikacji? Pewnie, że ma. Super. No tu nie mam nic niestety. Tylko mam piłę łańcuchową. To też trzeba wykorzystać. Sympto, że sam też chce zabijać. To oczywiste. Uuu, gnajbnie go nie zauważyłem nawet. Dude! Nie wiesz, że nie ma się tak zachować kogoś od tyłu? 600 damage zadaje dusz po prostu wręcz. Chyba te gnaje po prostu będą chodzić losowo, więc... Muszę się pilnować. Okej. Okay. Ja po prostu po kolei pochodzicie? Spoko, zapraszam. A! Chyba klej to gorzej, klej to znacznie gorzej. Lebi nie chce mieć nic wspólnego. Dlatego wyciągamy taką zabawkę. Chyba robi się gorąco, robi się gęsto. Panowie, przepraszam, ja wiem, że jesteście, wiecie, macie tego roku i tak dalej, trzeba wam wybaczyć trochę w życiu, ale... Życia gnajów nie mają za mnie żadnego znaczenia. Wszyscy musicie umrzeć, wędrania. Każdy jeden z was, wiecie ile razy już z wami walczę? I to pod różnymi... wyglądami i wszystkim przez wiele lat i nie poddam się teraz. Może się poddam. Dobra, o, flankuje mnie! Co mam zrobić? O, miałem jeszcze tego moda włączonego, o to w ogóle świetnie. Nie wiedziałem, że się zachowują mody, jak się przełączy broń. Okej. Teraz i dobranoc. O, shit, skarbczak, okej. Panowie, ale pogadajmy o tym, co? Chociaż raz. Przydałoby się naprawdę, żebyśmy o tym pogadali wszyscy razem. Usiądziemy. Zastanowimy się, czy w ogóle jest sens walczyć, jak i tak zawsze wygrywam. Kto wie? Na panie Skrapczak. Proszę bardzo. Tyle cię było właśnie. Czy ja znalazłem misję poboczną? Czy mi się zdawało? Słyszałem taki dźwięk właśnie specyficzny, co by oznaczał misję poboczną, aczkolwiek oczywiście mogę się mylić. Ciekawe. Okej, no jesteśmy tu. Znajdź wejście. Pokazane mi jest, gdzie jest wejście. Nie, okej. Znajdź wejście, spoko. Czyli musimy tutaj gdzieś znaleźć wejście. Słyszałem też właśnie taki dźwięk, co jakby oznaczał, że gdzieś tutaj jest amunicja na minigana przede wszystkim. I... sekret kolejny, czy to mogę zbić jakkolwiek? Pewnie nie. Okej, czyli musimy się na górę jakoś dostać. Zakładam, strzelam, że to tu jest... Nie bez wodu! Na, szybko skończyć z tego kamieni, cementu, tak, cokolwiek to jest, dobra. Myszka w dół i teraz tak. A, nie udało się. Come on, man. Come on, man, wybij się dobrze. Sam? Sam. Okej, może tędy? Może tędy się uda, bo zakładam, że jak tu skoczę, to mogę na to wejść i jakoś to przeskoczyć i wejść tam. Nie wiem, czy o to chodzi, ale taki jest mój plan i zamierzam go jakoś wykorzystać, nie? Zawsze mogę być mądry, albo troszeczkę mądrzejszy niż jestem i wejść na to tutaj i spróbować pójść dookoła? Question mark? Dobra, jeszcze raz, no spokojnie. Kolejny odcinek. MC próbuje skakać po
To jest to! Próbuję skakać po... po sekrety. Kolejne odcinek tego typu. Dobra, ale te sekrety w tej grze są głupie i przesrane i ta gra nie ma tak dobrych kontrolek, żeby takie coś robić, naprawdę. Nie ma, ta gra nie ma takich dobrych kontrolek, zaufajcie mi. No paskudne. Wszystko się gibie. Nie ma żadnych... There is no consistency! There is nothing! Bo ty tu opadłem, nothing! nie! Zaślizguję się cały czas, okej. Na spokojnie. A może po prostu spróbuję skoczyć stąd, tu. Nie da rady, okej. No to gorzej w takim razie, ale wiem, że się da, bo tam skoczyłem przed chwilą, nie? Byłem, ale poszedłem za daleko. A wiem, że jak tu wskoczę, to już będę w domu praktycznie. Ja wskoczę tam na tą półkę z drugiej strony. Dobra, chyba się nie da, bo się ześlizguje cały czas. Okej, okay, no nic. Mamy wrzuty jakie normalne, spróbujmy to po prostu rozwalić. Okej, nie rozwala się. To nie mam innego pomysłu. To był mój jedyny pomysł, żeby to zrobić. O, tu możemy przejść chyba, tak? Tak, tu możemy przejść, okej. Okay. To znalazłem wejście. Ale dalej mnie irytuje to, że słyszałem ten dźwięk. Tu, a właśnie tam możemy iść, a tu jeszcze możemy iść. Interesting. A stąd przyszliśmy. Tu się zdaje. Tak, stąd przyszliśmy, ale możemy iść dalej. Gdzie nas... Chwila, my przyszliśmy skąd? Stąd to się zdaje? Nie, stąd przyszliśmy na 100%. Otwórz się. Jo, nie pamiętam. Tak, przechodziliśmy tędy. Czemu gra nie mówi, że mam iść tędy? Co? Chyba, że to się nie zaliczyło, że to otworzyłem. Ej, jo, ten poziom jest dziwny. Pomocy. Okej, okay, tu jest wejście. Dalej. Jakieś ładne kwiatki. Jeszcze możemy przejść na górę. O, jesteśmy wyżej. Tu ten sekret nam się uda dostać. Nie, sekret jest w tamtym pomieszczeniu w ogóle. To nie da rady. Tutaj nic nie ma. Nie ma Drakuli po raz kolejny. To wygląda jak dziwne sofy, dziwne krzesła. Amunicja do strzelby, spoko. Amunicja do strzelby. Aj, nie zbyłem tego. Ale tak nie, chyba nie będziemy mogli tego zebrać. No, zrobię max. Dobra, ale Jezus Maria, see you sam. Proszę się uspokoić. Tu mamy pancerz, jeszcze przypominałem. Weźmy go sobie. Tu wygląda... podejrzanie. No i nic. W systemie wszystko, co wygląda dziwnie i jest podejrzane, może do czegoś prowadzić, więc... Więc wiecie. Tu byliśmy przed chwilą. Okej, to wszystko się lupuje, tak? Dobra, idziemy dalej. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tym... Z tym znacznikiem, że się nie aktualizuje. A mam się tam wrócić potem? Nie mam pojęcia. Wiem za to, że nie brakuje amunicji do... Do karabinu mojego. Szturmowego. Tyle was było. Drony. Patrolujące okolice. Spoko. Jakiś balkon. Fajnie byłoby, gdyby na przykład trzeba było coś robić przez całą grę, żeby na końcu jakiś sekret zablokować. Mam na myśli... Na przykład jemy na trójkę, gdzie staramy się cały poziom, żeby na końcu tam jest jakaś broń. Cały poziom się staramy, to jest snajperka chyba. Nie mam snajperkę. To dziwne, nie wiem co to jest. Może snajperkę lepszą, ale z drugiej strony chyba na snajperkę. Nieważne. Staramy się cały poziom wymienić trójce w ostatnim poziomie, żeby oblokować sekret na końcu, nie? To jest snajperka. Amunicja po prostu, ja bym snajperki wcześniej nie miał. Bez sensu. Live kolejny. Użyjemy, żeby mieć 9, ponieważ... tam da plus 50, a i tak jak znajdziemy kolejnego, to nie będziemy mogli zebrać, więc lepiej użyć teraz, takie jest moje zdanie osobiste. Przeładujemy sobie karabin i teraz mi się zacznie aktualizuje, dziękuję. Chyba, że właśnie zrobiliśmy kółko, ja nie jestem nawet o tym tego świadomy. Zrobiliśmy kółka, czy zrobiliśmy? Nie mam żadnego pojęcia. Okej, przeciwnicy nadchodzą. Spoko, tu widziałem sekret na górze tego.
coś ciekawe. To słyszycie? Knew it. Sorry, can't come to the door right now. Coś dużego jest z drugiej strony. Coś bardzo dużego. Ciekawe. Co takiego? Halo? Hype lecą, okej. Coś tam się tłucze i ja to słyszę. Czy wy to słyszycie? Widzicie? To się przebija coraz bardziej. Dobra, minigun chyba będzie musiał być użyty tutaj. Już. Dobra, chodźcie bliżej, bo tak to będę manowała amunicję tylko na was. Strasznie wolno te hype tutaj lecą. Nominujcie Sirius Sama 4 do nagród na Steamie. Za najlepszy soundtrack, proszę. Proszę, zróbcie to. O! Przeleciała jednak. W końcu. Da, ale przelatują z każdej strony, z tyłu też? Nie, okej. To mi przypomina jedną arenę. W Sirius Samie... O Boże, nie powiem wam teraz, w którym. Pierwszym drugim starciu. Okej, ewakuacja. Dobra, nie wiem, co się dzieje, ała. Dobra, noc. Głupie są hype w tej części. Ciężko je wykryć, kiedy atakują. Wiem, że jest dźwięk, ale ciężko wykryć z drugiej strony, bo tak dobrze tego nie słychać. Amunicję dostaję, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Przydałby się jeszcze tracker na hype, naprawdę. No, pięknie. Miniganem po hype'ach. Ślicznie padają ptaszki. Yes. Jak cały czas się będę ruszał, to będzie dobrze. Nie mogę być zbytnio pod nimi, bo dostanę w pysk. A tego by nikt nie chciał, prawda? Oj, shit. No chyba cały czas jeszcze lecą nowe, co mi się zdaje. Dobra, kto mnie tu? Kto mnie tu? How dare you? Au! Pani Harpio, ja nie jestem gotowy! Okej. Pajęczarze, okej. A Scrabjack tylko się przebijał? Łe, ja myślałem, że coś gorszego się przebije. A to Scrabjack tylko się zablokował. Serio? Knock, knock, knocking on heaven's door. Fajne nawiązanie. Bardzo fajne nawiązanie są. Doceniam, bardzo doceniam. I powiedz mi jeszcze, jak się dostanę do tego sekretu, to będę przeszczęśliwy. Jest osiągnięcie, żeby nawalać z minigana przez cały czas, dopóki się coś na amunicji nie zużyje. To jest coś, co jestem w stanie jak najbardziej zrobić. Jeszcze? Jeden. I tyle ich było, dobra. Zakładam, że nic, bo nie ogarniam, jak tam wejść. Słuchajcie, może ja jestem za głupi na jakieś sekrety. Nieważne. Choroba przynęta. Mam tylko dwie, to może nie. Tylko dwie. Sam gniewu się nie opłaca. A, bo to. No, to się może przydać jak najbardziej w przyszłości. Nie jestem z miniganem, to złożyć, ale mi się fajnie bawić z miniganem, więc będę chodzić z miniganem. Kto mi zabroni? Nikt. Oh no. Oh no. Nope, I am not going in there. I am not going in there. Nope. Nope. Nothing will convince me to go there. Nic mnie nie przekona, bo idziemy. Nie mam latarki, niestety. To jest minus. Mój Boże, co tu się dzieje? Nagranie tutaj jest u góry tylko. Kiedy grałem muzykę, ciśnij F, aby przywołać Netflixa. Jesteśmy na murze. Oooo!
To Justyny, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Czemu pająki muszą być w takim małym pomieszczeniu? Ja wiedziałem, że będzie jakieś obawstwo. Ja to przeczuwałem po prostu. Ja to przeczuwałem i miałem rację. Niestety miałem rację. Odczep się. Chcę iść po wyrzutnie rakiet. Mogę? Wyrzutnie kul, przepraszam. To jest broń, na którą czekałem strasznie długo. Dostałem ją dopiero na 12 poziomie sekretu. Are you serious? To są żarty. To są naprawdę żarty w tym momencie. Działo SBC. Yes. Yes. Jakiś nowy wróg mamy? Nie. Co jest tutaj? A, przepraszam bardzo, jest w aktach oczywiście. This is Bill Corwin. Bill Corwin, znamy cię bardzo dobrze. Działo SBC. Moje prawie wszystkie wiem, brakuje chyba tylko jednej broni. Mam trzy kule, nie będę tego zużywał, ale działo wygląda bardzo fajnie. Miło. Fajnie, że działo mamy. Zawsze będzie można wykorzystać jak się... O, upgrade-ik! Upgrade-ik! Zawsze będzie można wykorzystać kule do czegoś. Na przykład pójść na kręgle. Haha, z kosmitami. Dobra, co byśmy chcieli? Co byśmy chcieli? Szybkość ostrzału po przeładowaniu. Okej, okay, czyli szybciej strzelam jak przeładuję. No i tu jest szybsze przeładowanie. A tu mamy co? Zwiększa dystans, który może inicjować walki wręcz. No właśnie, nie wiem, czy zdążymy te dwa zebrać. Jeżeli gra jest tak długa, że możemy zebrać wszystko, co wątpię, co naprawdę wątpię, to byśmy zebrali te dwa. Byśmy zebrali wtedy wszystko, nie? Ale wątpię. Siedzi w rogach, ataki wręcz. O. Spróbujmy może, co to jest. Strzelaj i przeładowuj w trakcie sprintu. Tak. Okej. Okay. Najpierw podczas sterowania. Wzięliśmy to. Przeładowuj podczas sprintu. O tak, jak dobrze, jak miło. Dobra, minigun idzie w ruch. Minigun to jest najlepsza broń na świecie. Czemu nie umiem pograć? Dlaczego nie? Zostaje raz, zobaczcie i idzie na dół. Bardzo dobrze wiedzieć na przyszłość. Nikt mnie nie dotknie. Ja przepraszam, że jestem taki chamski, arogancki i pewny siebie egoistyczny, ale taka prawda. Taka prawda. Nic mnie nie dotknie, mam minigana, guys. Czego wy jeszcze oczekujecie? Cudów? Chyba tak. Patrzcie, cyk i wszystkich nie będzie od razu. Żyć nie umiałeś swoim miniganem, naprawdę. Jeszcze amunicję dostaję. Super. Coś tu macie do powiedzenia? No przepraszam, chyba się nie zrozumieliśmy. Tym się zdawało właśnie, że nic. Wow, matko Boże. Trzy skrapjacki. I mumie jeszcze dodatkowo. I cały FPS-ów też mi przeszkadza, ale to nic. Mam minigana. Będę to powtarzał cały czas, ale życie jest piękniejsze, gdy człowiek dostaje minigana swoim życiu. No, pomyślcie, jak by wyglądały na przykład zajęcia w szkole, jak ktoś miał minigana. Bardzo krótko. I przyjemnie. Oczywiście żartuję. Bo w dzisiejszych czasach trzeba mówić, że się żartuje. Wszyscy biorą każdego na poważnie. To jest niefajne. Trzeba wykryć, kiedy ktoś mówi sarkazm, kiedy ktoś żartuje. Ludzie tego nie umieją. Coraz bardziej. No ale nic, kontynuujmy. Spiszę sobie amunicję do minigana. Z miniganem się będziemy musieli niedługo pożegnać. Jeżeli nie zdobędziemy amunicji wystarczająco dużo. Możemy iść tutaj na muły, raczej musimy nawet. O, proszę bardzo, co my tu mamy? Jakieś pokoje ukryte następne. Cyk, cyk, cyk. Zbieramy życie po raz kolejny. Tutaj coś mamy. Kolejny life. Użyjemy sobie... Nie, nie, nie! Live, tak? Słyszę jeszcze chyba radio. Jestem przekonany co do tego. Tak, to jest radio u góry. Hello, Bill Corwin. For another editorial. What does Lord Ackerman believe in? We know what we're fighting for, but what is he all about? Well, here's the thing. If you spend some time listening to all that hot air the drones are spewing, you'll realize there's not a whole lot there. Except that he would really like it if we just gave up and died. Well, right back at you, Ackerman. Just because you took a correspondence course in Philosophy 101 doesn't mean that we need to be impressed with you.
At the end of the day, it's not about words, but about actions. And all the fancy words in the world can't hide what you are. Just another conqueror. Z przytupem, panie Corwin, zgadzam się w 100%. Gość mi gra na nerwach i to sporo i ja, tak samo jak ty, chcę go ukatrupić. Hellfire! Where are you? Big castle, top of the hill. Can't miss it. Can you be more specific, son? No idea. It all looks the same to me. Just head for the gunfire. Dobre wyznaczenie kierunku, jak najbardziej. Coś mam po drugiej stronie? Amunicję do strzelby, nic więcej. Okej, czy my się spotkamy w końcu z naszą ekipą? Tam pominamy chyba coś. Księżniczka? A princess in a castle. How stereotypical. Hello! I am trapped in the tower! I could really use your help up here! Well, shit. Ja nie widać teraz w oknie. Ratowaliśmy też księżniczkę w sobie dwójce. To jest ciekawe. Amunicja minigana. Zawsze miło to widzieć. Dobra, ja chcę się wrócić. Solka, księżniczko, zaraz do ciebie wrócę. Ale wydaje mi się, że pominąłem sporą część poziomu tutaj. Tylko się oczywiście mylić, ale warto zawsze pozwiedzać. Okej, okay, Crow Team, to nie wiem, czy tak to powinno być, ale to wygląda oczywiście jak sekretne wejście. I wiem, że tu nic nie ma, bo to jest po prostu tekstura zrypana, ale... Człowiek pomyślałby tak jak ja, że to jest sekretne wejście, nie? Więc Crow Team, not cool. Very not cool. Okej, tu nie ma nic, tu jest, wygląda po prostu jak, nie wiem, siedziała babcia albo dziaduś i czyta sobie gazetkę. Tak to wygląda. Okej, tu coś mamy, jakieś wejście do wieży. Zobaczmy, co nas czeka na górze albo pod schodami. W zależności jak sam zechce tutaj współpracować. No to jest kamulica kabinu szumowego, akurat to nam się przyda bardzo. Miło. Śmietnik stylowy. Dobra, co dostaniemy od księżniczki? Klucz uniwersalny. Uratuj księżniczkę. Cel opcjonalny. Oczywiście ciemny jak skurwysyn. O, w świetnym miejscu. Tak, żeby się zesrać, nie? Okej, czemu wampiry? Czemu w takim miejscu? Nie podoba mi się to. No i spozycję widzę, wiecie, bo lampka mi parzy w oczy. Chyba padł. On jest za rogiem, wychodzimy za róg i on tu jest po prostu. O, szarachnoidy. Goddammit. Ten gaz jest z tyłu. Jeszcze jeden, jeszcze dwóch. Sam, nie wiem od czego. O, od kamikaze na pewno. Jezus, nie ogarniam, co się dzieje. Nie wiem, w którą stronę strzelać! A teraz sobie pokazuje nam, że czas atakuje, nie? Tymi... Mam takie slasze od klerów. Bardzo fajna sprawa. Już? Bo się... Totalnie się pogubiłem, a to było tylko kilka przeciwników. Bo tylko kilku? Nie jestem do końca pewny. Pancerz. O, księżniczko. Where are you? Nie! No nie, no nie! Come on, guys! Z dwóch stron do mnie! Come on, guys! Nie podchodźcie do mnie! Nie podchodźcie do mnie, powiedziałem! Ostrzegałem! Ostrzegałem, nie podchodźcie do mnie! Nie lubię pająków! Nie chcę mieć z nimi żadnej styczności! Użyję wszelkich środków potrzebnych, żeby się was pozbyć! Jestem eksterminatorem. Ja, nikt inny. O, skurwysyn. Na dachu jest? Na ścianach są. Nie widzę ich. Jeszcze coś gdzieś jest i ja tego nie widzę, a muzyka dalej gra. Bardzo je dobrze. O, na dachu są. Okej, okay, jeszcze jeden tutaj. Już? Proszę, żeby to było już. Nie, oczywiście, że nie. Kolejny, ile to słyszę. Tu jest jeden. Wampiry, tak?
Jeszcze wampira go nie widzę. Pagon świcie. Jestem przerażony, ja nic nie widzę, pomocy! A jestem cipa, pomocy. Bo księżniczko, jak mogłaś, ała, gdzie, co? Mogłaś pozwolić, żeby ci się pająki zalęgły w domu, no. To jest wbrew przeciwko czegokolwiek, no. A panie wampir, chodź pan. Okej, to nie są wampiry. Zdecydowanie, nie wygląda to jak wampir. Wygląda to jak coś, co jest popieprzone. Dzięki za oświetlenie mi do pomieszczenia. To akurat się bardzo przydało, muszę przyznać. Okej, panie wampir. Dzięki znowu za oświetlenie. A bardzo bym chciał, żeby pan tu przyszedł, żebym pana załatwił, no właśnie. Żeby muzyka przestała grać. Jeszcze jeden wampir. Dwa strzały z dwójki go załatwiają. A po jednym z dwóch. Aha. Tam gada, co mi się zdaje? Co mi się zdaje? Nie widzę jakichś w małych pomieszczeniach, gdzie są przeciwnicy. Bardzo tego nie lubię. Księżniczko! Come out and play! Oh my fucking god! I hate you! I hate you! So much! W samym budynku to mnie nie dojwą. Chyba. Aaaa! Mogę wejść na środek? Mogę wejść na środek, dobra. Bo na nogach byłoby słabo. Czy one tu przylatują do mnie, czy nie? Chodźcie! A padła już jedna, spoko. Pasuje mi to. Kiedyś w Sojusamie, w sumie chyba praktycznie każdy w Sojusamie, jak Happy dostawała wystarczająco dużo obrażeń, to jej się umierało, tylko mówiąc. Nie umierało, tylko zaczęła chodzić po ziemi, nie mogła już latać. To był mega fajny detal. Po prostu ona, wiecie, dostawała po skrzydłach i już nie mogła latać. Bardzo mnie cieszy, że one nie mogą mnie dojwać tutaj. Nie są do mnie, oho. Co z księżniczką? Mój Boże Święty. Maszyny do jedzenia. Czekaj, to nie jest to na stole. Do you know what I've been eating? Cold hot dogs and warm soda from the snack machine. My body feels like a sponge. Another day and I would have tried eating the table just to get some fucking fiber in my diet. I'm sorry, that sounds very... I dress like this. Do you think this is accurate? I have a PhD in medieval studies. I didn't even want to be a tour guide. Puting! Well, I... What I need now is a bottle of wine and a strong man. I have needs, you know? Come on, come on, I have the master key. I'll take you to the break room and you can ride me like a... Ma'am, I'm flattered, but I'm trying to save the world here. Ah, merde. Is it very important? Yes. Well, it's kind of urgent. About that key, though. Does it open every door in the castle? Yes. At least all the storage facilities. Oh, can I have it? Of course, of course. Here you go. That's really nice of you. Hey, you know what? I know this guy. You're gonna love him. His name's Rodriguez. I'll give you his number. Kurwa, on jest tak paskudny, ja pierdolę. Klasyczny bohater. Czemu każda księżniczka w sobie sobie jest tak paskudna, kurwa? Nie mogę. W sobie sobie... Ona jest ładniejsza niż w sobie sobie dwójce. W sobie sobie dwójce była tak paskudna, że... fucking hell. Straszne to było, naprawdę, nie macie pojęcia jak straszne. Okej, poproszę bez przeciwników, żebym mógł sobie na spokojnie wyjść, bo wyczyściłem wszystko i nie chcę was drugi raz wyjaśniać. Dziękuję, dobranoc. To słyszałem znowu. Okej, które drzwi ja mogę teraz otworzyć w tym pieprzonym zamku? Wszystkie, ale... Dokładnie o które, nie? Na przykład te, czy mogę otworzyć, wiecie o co mi chodzi? Well, nie. Na przykład te? Też nie, to jak, co to jest za masy? Co to jest za masy z masterki?
który otwiera tylko specyficzne drzwi. O mój Boże, myślę, że nie mam wyjścia. See you some, nieładnie. Mówiłem z masyki, to myślałem, że mogę wszystko otworzyć, tu się okazuje, że nie. To jest lipa fest. Broń, a to jest ta. Nie, to jest laser gun! Holy shit! Dostajemy wszystkie bronie. Mamy wszystkie bronie. Dostajemy wszystkie bronie. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Co może oznaczać, że kierujemy się do końca gry. A jeżeli tak jest, to... Dobra, wiecie co? Wiecie co? O Boże, ile ich tutaj jest. Wiecie co zrobimy? Jeżeli się to uda, byłoby naprawdę fajnie. Granat psychotropowy. BUM! Bijcie się ze sobą, bawcie się dobrze. To myślę, że laser gun na amunicję. Niech się tłuką. A sobie poczekam. Gaz już szedł. Się dalej tłuką. Okej. I to pasuje, nie? Tak? Już? Jesteście już czyści? Ale ten laser gun nawala, o mój Boże. Lepiej niż w poprzednich częściach, znacznie lepiej. I ja to mogę stwierdzić z pełnym przekonaniem. Bardzo przy... O, fucking hell. Bardzo przyjemnie się go używa. O, ten filmik jest tak fajny, to po prostu... Czuł się po prostu... Moja myszka nie ma jakiejś wibracji specyficznej, czy coś tego typu, ale nawet... Strzelając z niego, czuć, że on ma taki leciutki odrzut. Że czuć, że ten pocisk wylatuje, no nie? O, tak. Wiedzę, to nasz był Minigun V2. O, on się przegrzewa, zobaczcie. Oj, może strzelać szybciej. Bardzo fajny detal. Bo laser gun się powinien przegrzewać, w końcu to jest laser, nie? Się obraca. Czuć go jak minigana. Czuć go jak minigana. What can I say? What can I say? Kalopsi, okej. Okay. Kalopsi fajnie się ze sypeki zdejmowało, z tego co pamiętam. No tu przyjdzie teraz. Albo i nie. Powinien paść. Tak, padł, okej. Okay. Ale kalopsi jest więcej. Da? Okej, panie Skrapczak. Życzę dobranoc, ale był lagi przez moment. Nie mam pojęcia, co się dzieje tak by the way, bo jest sporo rzeczy, które mnie strzela. Jeszcze by tam kalopsy jedno było tam, no. Dobra, ja się muszę ich pozbyć, bo to jest jakaś Armageddon tutaj. Ten Skrapczak tam też nie pomaga. Dobra. Panie Mumio, jedna i druga. Film był fajny, nawet cała seria filmu była fajna, ale tutaj nie macie miejsca. Tu jest miejsce dla bohatera. See you sama, skurwy syny. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Wy, actually, wy... Bolicie i to spoko. I za sporo. Macie granatem. Tłuczcie się nawzajem. Ja sobie pozwolę przejść na drugą stronę. Wykup mojego wroga, w końcu to dostałem. Czy podczas rzucia granatu ileś tam przeciwników załatwić, nie? Skrapczaki się tu kopaszcie na to! Wojna skrapczaków! Grubo. Okej. Okay. Padasz czy nie? Tak, padł, okej. Okay. Musimy tego się flankować bardzo mądrze zresztą. Boże, 17 HP mam. Dostanę czymś i ja padam, więc spróbuję się wrócić po jakieś życie. Miejmy nadzieję, że mi się uda jakkolwiek. No pewnie nie. O tu jakieś 10 życie, ja mam zamknięte drzwi przecież i tak. Nie, otwarte. Au, fuck. Mogę coś poszukać zawsze. A czy jest sens? Czy cokolwiek tutaj gdzieś jest? Tu jest ten vamp, widzicie? Fuj, nie widziałem wcześniej. Zablokował się, teraz go zabiłem. Bez sens.
Ja wchodzę do wyczyszczonej lokacji, a tu wampir. What the fuck? Prześladowca. Nie wampir. Dobra, wszyscy padli. Na szczęście, musimy to jakoś rozegrać. Żebyśmy nie padli. Bo tam z przodu jest dym. Niestety, ja to wiem. Dobra, quickscope, no ja. Czy mnie załatwił? O, skarczak jest tutaj blisko. Dobra, trafiony. Jeszcze jeden. Czy się poblokowali tutaj przy ścianie? Chyba to jeszcze jest. Czy coś widzicie? Bo nie chcę umrzeć jakieś losowej rzeczy, nie? Za amunicja to jest. O, to mogę otworzyć. Masę kijem. Spoko. Jest, trochę żyje. Trochę bardziej. Nie mam pojęcia, co tu jest. W sensie nic nie widzę. Jakiś skarbczek albo kalopsy tutaj jest? Gdzie się schowało, nie? Okej, elektryczność. Gra się rozwinęła. Teraz. Jeszcze bardziej. Z tymi nowymi naszymi zabawkami. Mam więcej kuli jeszcze. Tu jest mumia jakaś. Benac? O, tu się pochowali. Po tym granacie pewnie. Wszyscy. No nic. O, i teraz jest czysto. Sukces. Chciałem powiedzieć sukces i wyszedł mi sukces. Sukces. Nieważne. Co tu jest? Co tu jest? Walnę tu zakiety. Nic to nie dało. A C4? Nic to nie dało. Bez sensu, okej. To był jakiś sekret jeszcze, ale którego ja nie za bardzo potrafię ogarnąć. No nic. Starza się. Czy to jest? Nie, to wygląda dziwnie, w sensie. Dziwnie bardzo to wygląda. Jakby tam faktycznie coś było, ale. Jak, gdzie i czemu i jakim sposobem? Krótko mówiąc. Dobra, co ja bym sobie wziął? Laser guna. Laser guna mamy sporo, a taka amunicja z niego szybko nie wylatuje. Dobra. Laser gun ma 4 lufy. Całkiem spoko. Wrażenia 30 do 40 i jeszcze sekundę 10. W porządku. Mamy więcej zdrowia, ale po 5 mi się nie chce iść. Ja potem będę narzekał, że tylko 5 nie zebrałem. Tak zapewne będzie. Natomiast sekret do góry. Jak go zebrać? Jak tam się... Jak się dostać w te miejsca? Mnie to zaczyna irytować, naprawdę, bo ja bardzo bym chciał wiedzieć. Chyba, może tutaj akurat to nie jest takie ciężkie. W sensie trzeba pomyśleć, nie? Czy tu... No, tu są coś tam, dobra, damy radę. Hej! Dobra. O Jezus moja, muszę tu wylądować. Jakim cudem? Jakim cudem? Wiecie co? Spróbuję sobie wziąć po prostu nożyk. Aj, chciałem skoczyć wcześniej. Żeby mieć... O Jezus Maja, żeby mieć czas, żeby się wybić, nie? Aj, katemy, dobra, nie mogę skakać wcześniej. Bo to mi tylko psuje wszystko. Dobra, tak to nie mogę tego zrobić. Dobra, wejdź na górę najpierw. Przede wszystkim. Chcę na tym wylądować, ale nie wiem, czy się... Musi się dać, bo gra... Specyficznie pokazuje, że tak to trzeba zrobić. Zagięcie czasu, ok. Kolejny tajny gadżet jest w naszym posiadaniu. Dobra. Ja sam wybrane pod Z-ką. Mam... Ok, ty gracz, tylko to powiedz. Zamienimy sobie to może na drona. Drona się może przydać w każdym momencie. Zawsze i wszędzie. Tu mamy w ogóle iść, chłopcy. Ok, no tutaj chyba już nic nie będzie. Sobie jeszcze ewentualnie. Pewnie mogliśmy się jeszcze wrócić gdzieś wcześniej do, na poziomie. Pamiętajcie, była taka wielka... Wielki, no całkiem spory plac, gdzie były zamknięte drzwi wszędzie. Tam może coś można było odblokować. Kolejna misja poboczna. Oj, kolejne masterki do użycia. Co nam ten masterki da? Devastator, elektryczność, życie, minigun. Same dobroci, god damn. Okej, co my tutaj mamy? Co dostajemy tutaj?
Czarną dziurę. Nice. Nie wiem, czy mamy czarną dziurę. Mamy dwie, będziemy mieć trzy. Profesor! I'm here, professor. Yes, excellent. That is very good. Professor? Sam, Ten jest kolejny? Where is here? I'm in Carcassonne, professor. The one on Earth? Yes, not space Carcassonne. Then this is indeed excellent, Sam. There is an alien teleportation apparatus in the orbicular furrow that surrounds the castle. You mean the moat? There's a portal in the moat. Yes, that is what I said. Please destroy it. Okej, okay, cool. Mamy zadanie wyznaczone przez profesora. Miejmy nadzieję, że podołamy. Siema. Jestem na jednym makietę, wiesz o tym. Tutaj. Nie chcę ci powiedzieć więcej. Solka, stary. Tak musiało być. Trzeba było... O Jezu, wojsko jak. Tak musiało być, trzeba było pewnie je strzelać. Chciałem iść tam na dół. Idziemy na skróty. A jest faktycznie, to wygląda jak time lock. To wygląda jak time lock z pierwszego starcia. A może nie pójdziemy jednak. Pójdziemy na trochę dookoła. No tam będziemy trochę iść. God damn it, trudno. Tu możemy iść na skróty, tu sobie pójdziemy. Chciałem się mieć czynników z SP. Tak jest moje założenie co do tego. Ej, jesteśmy tu od razu. Nice. Tylko żeby tam się dostać, to będzie trochę dym. Zakładam. Już mi się ekran zmienia. Aha, no aha, nie podoba mi się to. Ani trochę. Znowu przełączniki przy tym portalu. Students. Okej, znowu to samo. Teraz jestem sam, nie mam ze sobą Digesa tak ostatnio. No cóż, trzeba będzie sobie powiedzieć, jak to wejdę, czy się coś stanie. To wygląda bardziej zaawansowane niż ostatnie. Zapiszę sobie G. Jestem ja YouTube. Tak jest. Nic się nie podziało. Trudno. Okej. Okay. Uno, haha. Pierwsza fala przeciwników przed nami. Tylko nie hype'ie. Tylko nie hype'ie. Ostrzegam, tylko nie hype'ie. Coś gdzieś jest. Tylko nie wiem gdzie. Okej, okay, kamikaze lecą. No problem. Jeszcze nie zagadam, jest ciężko wycelować cokolwiek, bo... On nie ma trajektorii lotu, nie? Ani nie ma, wiecie, że spadają przyciski w dół czy coś. Nie ma nic takiego. To jest laser gun. On leci w prostej linii. O, rany boskie. Laser gun brakowało mi. Nie podoba mi się to, że niektóre broń dostajemy tak późno w grze. Na 12 poziomie... Nie! Zdecydowanie za późno. Decydowanie, okej. Okay. Właśnie tutaj gęsto, nie podoba mi się to. Niech te pociski nie trafiają. Nie rejestruję gang tej pociskowicy, ja to już udowodniłem niejednokrotnie. Nie, może mój komputer po prostu nie wyrabia z naliczaniem tego wszystkiego. Tak też może być, więc to oczywiście nie winie gry. Chociaż to też może być oczywiście wina gry. Tak czy siak. Guys, shut up. Dziękuję. Dostałem elektryczność, to sobie trochę jeszcze poużywam tego. Okay, kolejny przełącznik będzie zaraz aktywny dla nas. Do przełączenia. I uwaga! Pum! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, coś tam. Nie pamiętam co dokładnie. Co tym razem do nas tutaj idzie? Widzę, że mamy kolegę zielonego. Nie powinien paść, już tak padł na szczęście. Klej to jest minigun i to w ogóle nie ma dyskusji. A ciebie też. Okej. Okay. Tu już dostaję. Tu już pomału dostaję. Nie jest tak... Uuu! Nie jest tak kolorowo. Jak było wcześniej. Ale tak sobie poradziłem, bo jesteśmy zajebiści.
Dobra, i dobra. Odsuń się. Stand back. Bo co robisz? Papę z minigana. Okej, wiecie co? Nie to. Tylko to. Okej, Clay, weźcie się odczepcie na chwilę. To sprawę do wyjaśnienia, dzięki. Dobra, uciekamy. Flankujemy dziadów. I atakujemy. Czy oni flankują nas? Chyba nie. To dobrze. Nawalamy jak źli. Super. Druga fala pokonana. Odpalimy sobie trzecią. Nie będzie tutaj bossa, to I swear to fuck. No bo chociaż mini bossa, bo to jest sekret. Znaczy nie sekret, tylko opcjonalna. Fres. Okej. Okay. Uno dos fres. Ciekawe. Idą biamechy. Będę żał po dwie, jakie te boty mam na prowadzenie, nie? Tak to bym nie miał. A mnie szkoda. Trzy wyszczelnie masz tamtego. Och, well. Czwartego to jeszcze nie, spokojnie gra. Mamy czas. Mamy czas. Czy czerwone mogą przejść, czy wampiry są na przykład? Widzisz, gro, na spokojnie trzeba wziąć wszystko, a nie. Tak, ty, od razu. Wszystko byś chciała ten. Wait, czemu oni padają za jednym strzałem? Dobrze, przeładowałem na szybkości. Ponieważ mogę przeładowywać jak biegam, więc to jest zajebiste. O, i przyszli czerwoni, tak mówiłem. Te przejdą, jak tak mi przyszli. Okej, okay, guys. Po kolei. To ci powinno załatwić. Tak, po pięciu pada, okej, okay, spoko. Dobra, o Jezus Maria, dostałem w ciebie teraz. Jeszcze te wampiry są dalej, nie? Tak, ty mi na pewno załatwię. A, wampir palu. I teraz wy, z minigana wszyscy. O, walka z biomechanoidami miniganem, brakowało mi tego. To takie maszyny, które po prostu my łoimy i one padają. To jest zawsze dobry widok. Dobra, to by się może przydać to, tak szczerze. Nawet że. Już. Bo mogę umrzeć na następnej turze, także nie chciałbym. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Czwarty przełącznik przed nami. No nie wiedział, co dalej powiedział Foy. No to Fes Quattro Cinto chyba, jakoś tak. To pająki, o mój Boże. O mój Boże. I to ile ich? No, pająki nie są złe. Pająki nie są złe. Mogą być gorzej. Jak pająki są na czwartej fali, to... To mogła być druga fala tak naprawdę. Nie wiem czemu nie była, dobra, trochę się tu roi. Dlatego my użyjemy sobie czegoś takiego. Co wydaje się być bardzo fajnym rozwiązaniem, jak na razie. Pięknie. Wszyscy padają, ślicznie. O, dobra, są knumy, okej, okay. Zapomniałem, że jeszcze oczywiście w każdej turze jest runda druga, nie? Dobra, zostawcie mnie na chwilę. Nie widzi mi się na razie za nim bić, tylko że mam knuma na głowie teraz. Dobra. Aj, te minigun jeszcze tak, jak się używa tak długo, to się po prostu ekran cały trzęsie, to jest tak piękne. To jest tak śliczne. Padajcie szybciej, bo mam knumy na głowie. Możecie? Mam na głowie knumy. To nie są żarty. Okej, dostaję wciry od tych knumów, które muszę załatwić jak najszybciej. Tylko da. Umrzesz? Kiedyś?
te wysyny są mocne. Ta minigun na nich zdecydowanie nie jest najlepszą i zdecydowanie nie jest preferowaną bronią. Fuck! Przyda się z moim mini przyjacielem, udało mi się moje wystrzelić 10 pocisków. A, dodatkowe życie to jest serce! A to jest to! I'm back from the dead, baby! I'm back! Ty mnie zabiłeś, tak? Teraz obydwoje umrzecie, dobra nas? Miło było? Zajmij tylko dwa knumy i umarłem, no. Bo zdążyłem uciec, nie zdążyłem odbiec z drugą stronę. Och, well. Starza się. Say hello to my little mini friend. Nie powiesz nic już? 5, foto jest przeładowany. Czyli pierdolnie. O, Cinco. Excellent. You have destroyed the portal and the crystallized black holes did not destroy France. Yeah, bra. Treat yourself. Yeah, bra. I love science. Me too. Sam, I observed the event on my subspace scanner. Subspace. It was most impressive. I don't know. I liked the first portal better. You are too critical, Samuel. Such perfectionism has no place in science. Ah, you're right. I got to kill a bunch of bad guys and weaponize a black hole. What am I complaining about? Maybe I just miss Kenny. Can you imagine the look on his face if I gave him a crystallized black hole? Not really, no. I'm telling you, it would have been priceless. Yep, it would be. Tak by było. Sam, tak by było. Byłoby naprawdę fajnie. Szkoda Kennego, naprawdę. Ale właśnie po to są postacie w grach, żeby się z nimi utożsamiać, żeby się z nimi wiązać i żeby je tracić. I żeby to odczuwać. Life is Strange jest bardzo ładnym przykładem do tego. Bardzo ładny. Ktoś mnie... Drzeć japę na moim magnie. Tu jest gdzieś przeciwnik. Albo tam, przepraszam bardzo, tam za ścianą, możliwe, że tam za ścianą. To wcale nie mały. Po prostu zostawiłem kogoś, aby walczył z nim za chwilę. Nie mam pojęcia, jest się co zbliżając tego celu. No tak, bo się wyciliśmy kawałek. Fakt. Coś jest? Oprócz amunicji? Nie. Na górze nic nie ma? Nope, okej. Okay. No to nie było przypadkiem Life'u tam u góry? Co mi się wydaje? No tak, a nie, to nie są małe przeciwnicy. Awesome. But the next 5 minutes will be really peaceful. W tym hype'ie? Nie, tak brzmi, bo ten laser gun się przegrzewa. Ciekawe. No teraz jest spokojniej, to bardzo. Tak sobie chodzimy, zabijamy gości, którzy są praktycznie niegroźni już dla nas. Rozwalają się po jednym strzale z tego. Po jednym czy po dwóch? Po jednym. O, hello! I remember you! Zaślubiona Ironmanowi. Czy ona padnie za trzecim razem już? Ten laser gun jest przepotężny. Co pająki? Okej. Okay. Shit. Can you guys fuck off? Nie chcę mi się zabić tu, naprawdę. Teraz czuję się wywiesł do początku gry. Są przeciwnicy, którzy byli na początku dopiero, no nie? Oprócz pająków oczywiście. Boże, więcej was. Cześć, Bloaty. Ty się akurat przydasz. I to fest. Yeah! Super się przydał. Ich nie ma. Tyle was było. O, maseki. Maskajny. Cześć, stary. Jeszcze pajączki. Nie chcę wejść do tego, do pomieszczenia, gdzie pajączki mnie zajdą, nie? Nie, nie. Ja podziękuję. Ja miałem ogromnego pająka w wannie i zajęło mi pół godziny, żeby go załatwić, więc
I am good. I am good. Dobra, was trzeba załatwiać. U was nie za bardzo lubię. Sorry, taka prawda. Więc przynajmniej jestem szczery, nie? Musicie docenić. Hypia! Lol, jak strzelałem i miałem kamerę pod wodą, to dźwięk się wyciszył. Aaa, fajne, wytłumił raczej. Mega fajny efekt to był. Bardzo mi się podobało. Dobra. I kolejna hypia. I kolejna hypia. Pięknie. A ciebie, cwaniaczku, jest cwany, zdejmijmy w ten sposób. O, i tu przetestuję kulę. Wiem, że na byku, ale na byku chcę przetestować. Uwaga. Chyba trochę więcej tutaj jest. Dlatego chciałem na byku przetestować. Prześliczne. Chyba nie jest źle. Tańczące z bykami. Au, 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 au. Au, 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 au. Pieprzone po prostu wszystko. Weszło pod mój celownik, to już jest twoja wina. Ja nawet nie chciałem cię teraz zabić. Coś macie do powiedzenia? O mój Boże, byk! Byk, nie, gdzie? Widziałem, że leci, nie wiedziałem gdzie. To było przerażające. Zrobicie wszystko po kolei. Każdy przeciwnik. Mi to pasuje. Nice. Nie musieliście. O, świetnie. Też mam zielone strzały. Są lepsze od twoich. Boże, wszystko po prostu pęka. A, piękne. Nie dewastatorem pogrzało. To jest cenna broń. Dobra, koniec czy jeszcze? Koniec, Jezus Maria, w końcu. Nie, 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 Master Key. Sam! Chyba koniec poziomu. How'd you find me? Followed the gunfire, like you said. Good to see you again, my son. You really do shoot a lot of aliens. I try. Where's Rodriguez? Last time I saw him, he and Hellfire were having fun with a couple of Gnar. You're putting disturbing images in my head, Carter. That's a gift. Well, keep it to yourself. Let's go. Goddammit. Spotkanie klasowe. Boskie przekleństwo, kolejny poziom. 216 milionów punktów. Ten poziom był fajny. Poziom był ponownie specyficzny, ponieważ błąkaliśmy się po zamku i musieliśmy się po prostu odnaleźć. Jeżeli nie miałbym tych wskazówek, gdzie mam iść, raczej bym sobie nie dał rady. Więc 62 minuty poziom, 45, żeby go przejść w normalnym czasie. Spoko, damy radę, myślę, ale i tak będę chciał 26 sekretów, a my tylko 7 zebraliśmy. Wow. Okej. Okay. Nieźle. Dobra. Panie i panowie, kolejny poziom nazywa się Boskie Przekleństwa, jak już wspomniałem, jest to 13 poziom w grze. I czy jest kascenka następna? Jest kascenka, obejrzyjmy kascenkę. Father, did I tell you about how lizards rule the world? Rule, if you mean dinosaurs. Although I thought you said they were hoax. No, no, I meant rule. Most of our leaders are descendants of lizard people from the planet Sirius. Didn't you tell me that world was ruled by Illuminati? Well, yeah, I haven't quite worked that out. Keep moving. That Ark isn't gonna find itself. Alright, zapisujemy gę. Nie wiem, czy jestem w trzeciej osobie. Aha, bo poszedłem do trzeciej osobie. Serię to zapisujemy. Okej, okay. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Także cóż, trzymajcie się, moi drodzy, najczęściej pa i zapraszam was na kolejne odcinki z gry Sirius Sam 4. Trzymajcie się, pa pa.